Pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Oleksandr Turczynow zapowiedział, że rozprawi się z separatystami rosyjskimi, którzy okupują budynki publiczne i komisariaty milicji we wschodniej Ukrainie. Dał na to czas do 8 rano czasu warszawskiego. Potem powiedział, że nie będzie żadnej amnestii, a ci, którzy okupują te budynki, będą ukarani. Problem w tym, że kilkanaście godzin później nadal wojsk ukraińskich nie widać, nadal separatyści okupują te budynki, nawet więcej, w niektórych miejscowościach, tak jak Gorłówka, pojawili się kolejni. Wszystko wskazuje więc na to, że po prostu ukraiński rząd nie ma siły, aby opanować wschodnią część kraju, nie może liczyć na lojalność wojsk wewnętrznych, a także armia nie chce wziąć udziału w takiej operacji. Najbliższe godziny, najbliższe dni zadecydują, czy Ukraina zachowa tą część swojego terytorium, czy też nie będzie w stanie go zupełnie kontrolować.